Serdecznie witamy wszystkich hodowców, tym razem z hali Amber Expo w Gdańsku, gdzie odbywa się wystawa gołębi Okręgu Gdańsk, jak również targi artykułów dla gołębi i gołębi. Widzimy tutaj, tak wygląda hala, mamy dzisiaj sobotę, godzina jest około pierwszej, trochę tych ludzi tutaj przyszło. Tu widzimy, są na pierwszym planie klatki z gołębiami z reprezentacji Okręgu Gdańsk. Zobaczmy, za chwilkę sobie dokładnie wczytamy się, czyje to są gołębie. O, tak wygląda tutaj. Będziemy pomału tutaj zwiedzać dla kolegów wszystkich i koleżanek, relacjonując, co tutaj się odbywa. Tak wygląda hala. Zobaczmy, tak było przy wejściu. O. W zeszłym roku tutaj też byliśmy. Widzimy, w tym roku również się targi i wystawa odbywa. Za chwilkę tam przejdziemy, poznamy kolegów, rozmawiamy z nimi, pokażemy, co jest na stoiskach. No i dużo, dużo innych spraw. Tutaj miejmy nadzieję, że kolegom w ciekawy sposób w formie zaprezentujemy. Oprócz targów gołębi pocztowych, tutaj w Gdańsku odbywa się również wystawa gołębi rasowych, ozdobnych. Tutaj zobaczmy, mamy klatki, o, tu widzimy na pierwszym planie gołębie loczki tak zwane. Jest tutaj masę różnych odmian kolorystycznych, też są tutaj inne gołębie, to tam były loczki, jak pokazywaliśmy. Tutaj mamy rasę, nie wiem, to chyba gile, nie znam się tak do końca na tych gołębiach, ale tak pokrótce kolegom tylko pokażę. Tutaj ta wystawa ma na celu też chyba zwiększenie frekwencji na targach, żeby też było większe zainteresowanie osób, które to odwiedzają. Widzimy tutaj w Gdańsku, dezynfekcja bieżąca, czyli może być stała i okresowa. Jest to dezynfekcja pomieszczeń, sprzętu i to dezynfekcja, która jest prowadzona na bieżąco, czyli każdego dnia, ewentualnie co kilka dni. Dezynfekcja interwencyjna. Tutaj na targach jednymi z pierwszych osób, które spotykamy, są koledzy z Okręgu Gdańsk. Tutaj mamy od prawej strony z tymi wielkimi wąsami, bardzo nam znany Krzysztof Szymański. Kolega Romuald Bujak. Tak, powiedzmy jeszcze stanowisko, jakie kolega ma. Wiceprezes do spraw lotowych okręgu. Tak. I Tadeusz Blok, oddział wicherowo, prezes oddziału wicherowo. Tak. I Marian Wieczorek, Rumia, oddział. Tutaj kolegę Mariana też odwiedzaliśmy, podobnie jak Krzysztofa Szymańskiego w hodowli. Kolega nam pokazywał swoje gołębie. A dzisiaj może zapytamy tutaj, korzystając z okazji, kolegów tutaj z Okręgu Gdańsk, którzy przygotowywali na pewno tą wystawę, coś więcej nam powiedzą, jakieś takie nazwiska może nowe się pojawiły, czyje gołębie zwyciężyły. Nie, po prostu Okręg Gdańsk w tym roku ma się bardzo cieszy z klasy olimpijskiej standard. Tak samo jak kolega sędzia, który nam przygotowywał, był wręcz zaszokowany poziomem i samiczek, i samczyków w tej klasie. Czyli jest nadzieja, że na wystawie ogólnopolskiej może się zdarzyć, że będą przyzwoite lokaty. Przyzwoite? Ja już przyzwoite. Myślę, już nie mówię, że wysokie, ale bo w standardzie to zawsze różnie bywa. Celujące. Celujące. Czy tam, Krzysztof, twój gołąb jakiś jest? Tak, jest jeden w reprezentacji, wyczyn jest 2 lata. Jak? Wyczyn 2 lata. Wyczyn 2 lata, tak? Tak. Dobrze. A tutaj kolega też ocenia wystawę podobnie, też jest zadowolony z gołębi? Zadowolony, bardzo dobrze. Wypadł oddział wejherowo, zdobył 9 gołębi reprezentacji, także jestem bardzo zadowolony. Niech zgadnę, tam kolegi Zdzisława Lademana jakieś gołębie są? Są Zdzisława Lademana, Zygmunta Szymańskiego, Banki Adama i Tradejny. Tutaj Marian, twoje gołębie też jakieś są? Tak, są 3 w reprezentacji. I jakie mają numery, jakie pozycje? W kategorii A pierwszy, w kategorii B trzeci i standard olimpijski 5. Także kolegom na razie dziękujemy. Życzymy, żeby te gołębie reprezentujące Okręg Gdańsk pojawiły się też z wysokimi lokatami na wystawie ogólnopolskiej w Sosnowcu. A na razie dziękujemy, życzymy dobrych lotów i do zobaczenia. Do zobaczenia. Ja. I tutaj kolejną osobą, którą spotkaliśmy na targach, jest kolega, który nam się przedstawi. Proszę bardzo. Dzień dobry, jestem organizatorem wspólnego gołębnika w Lotyniu. Nazywam się Springer Mirosław. No i chciałbym zachęcić wszystkich do wzięcia udziału w tychże zawodach.
nie ukrywam, że czekają jakieś atrakcyjne nagrody pieniężne. Powiemy jeszcze tutaj kolegę, tylko zapytamy. Tutaj kolega ma tutaj stoisko, zobaczmy, są tu kulotki różnego rodzaju, które kolega ma dla tych, którzy byli zainteresowani rywalizacją na wspólnym Gołębiku Lotyn. Ja teraz takie pytanie zadam, powiedzmy może, bo miejscowość Lotyn jest może mniej znana, ale powiedzmy, gdzie ona się znajduje? Tak, to jest na trasie Szczecinek-Biła, 10 km od Szczecinka. Tam są zlokalizowane gołębniki. No i tam można tego przesłać. U nas na stronie internetowej jest baner taki, gdzie można sobie bez problemu szostony odnaleźć, tam wejść do strony zakładki z regulaminem i zapoznać się ze szczegółami. Ale może więcej o tym regulaminie powie nam kolega tak pokrótce, żeby oczywiście nie cały. I na czym polega ta was rywalizacja? Jak zgłaszamy gołębki, ile wynoszą opłaty? No tak, gołąbki, dowolną ilość można zgłosić, opłata od gołąbka jest 200 zł. Jeżeli ktoś dostarczy 5 gołąbków, może dołożyć jednego gołąbka rezerwowego, za którego nie musi nic płacić. Jeżeli któryś z tych zginie przy oblotach lub na treningach, ten gołąbek rezerwowy automatycznie wchodzi na miejsce gołębia opłaconego. Teraz jeszcze zadam pytanie, a rywalizacja u was się odbywa drużynowa, indywidualna, czy jak to macie? Nie ma rywalizacji drużynowej. Jest po prostu z każdego lotu gołąb, który przyleci pierwszy, ten zdobywa nagrody. Na ile gołębi przewidzieliście w tym roku gołębi? Więc tak jak jest w regulaminie napisane, jest 2000 gołąbków. I tyle zamierzacie przyjąć? Oczywiście. Jakie wynoszą nagrody, jakie są sumy? Więc tak, w locie finałowym pierwsza nagroda wynosi 50 tysięcy, druga 30, trzecia 20. I stopniowo w dół. Zresztą każdy hodowca może się zapoznać z regulaminem. A do którego miejsca nagrody są? Do 50 miejsca. Jeszcze 50 gołąbek wygrywa 1000 zł. Rozumiem. Czyli możemy tutaj kolegów zachęcić, gdyż ta forma rywalizacji, tutaj widzimy, się bardzo w Polsce rozwija. W tym roku powstało wiele tych gołębników. A tutaj spotkaliśmy właśnie kolegę z Lotynia. Jeszcze powiedzmy może, jak już jesteśmy tutaj przy koledze, podajmy adres strony internetowej. Strona internetowa jest www.wglotyn.pl. Dobrze, także zachęcamy kolegów do wejścia na tą stronę. I jeszcze tylko takie pytanie, ile jeszcze macie miejsc nieobsadzonych? No, na razie jest wpisanych około 500 gołąbków. Także jest jeszcze czas i miejsce, żeby się zapisać. No dokładnie. Dobrze. Dziękujemy koledze na razie, a wszystkich innych zachęcamy. Zobaczmy, tutaj tak właśnie kolega reklamuje tę rywalizację na targach Gdańskich. I kolejną osobą, którą spotykamy na targach, jest kolega Marcin Raczyński. Kolega Marcin Raczyński reprezentuje tutaj, zobaczmy, Centrum Zdrowia Gołębi. Tak wygląda logo tego centrum, a jeszcze nim przejdziemy do kolegi Marcina, zobaczmy tutaj kolega Ryszard Korąży, lekarz weterynarii, którego już znamy. Właśnie prowadzi teraz wykład. Na jaki temat? Na temat skutecznej profilaktyki, która ma zapobiec najczęstszym problemem w gołębnikach, czyli wiadomo, choroby, które często niestety przydarzają się. Tutaj nam trwa ten wykład, trochę nam teraz zakłóca, tak dlatego bliżej do kolegi muszę skierować mikrofon, żeby bardziej było słychać jego niż tutaj za plecami ten głos. Powiedzmy tutaj, czy jakieś nowe produkty Centrum Zdrowia Gołębi wystawia? Tak, może o produktach za chwileczkę. Istotną też sprawą jest to, aby wspierać te targi, bo muszę powiedzieć, dużo słyszę narzekań, że mała frekwencja, że mało tutaj się dzieje, ale zróbmy coś razem, aby tę sytuację też poprawić. Chociaż, no, jak widzimy, jednak sporo hodowców przyjechało, co cieszy. Natomiast wracając do produktów, mamy dużo zapytań w związku z tym, czy to są jakieś nowe środki, czy nie. Mówię, aby rozwiązać to są środki, które wcześniej występowały pod marką Farmvet. Dalej Farmvet dla nas to produkuje i jest naszym wiodącym partnerem. Ale logo daje właśnie. Tak, zmieniliśmy. Wcześniej wszystkie były kolorystycznie zielone, w tej chwili kolorystycznie je rozróżniliśmy, aby no nie było pomyłek. Dostosowaliśmy też tekst na etykiecie do wymogów już unijnych, czyli są najbardziej aktualne. I pojawiły się dwa nowe środki, Kokcivet, Energoprobiovet. Jeśli będziecie Państwo zainteresowani, to można się z nami skontaktować i opowiemy o szczegółach i czym się różnią. Podajmy jeszcze adres strony internetowej. www.centrumzdrowiagolebi.pl. Jak również można nasze namiary znaleźć na www.naszegolebie.pl. Tam jest taki baner Giantę, tam można się nazywać. Tak. Bo jeszcze oprócz tego jesteście dystrybutorem firmy Giantel, tak? Tak. Holenderskiej firmy Giantel. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem od 2007-2008 roku na wybraną ofertę
tej firmy. Powiedzmy jeszcze, przypomnijmy kolegom, że właśnie tam razem byliśmy u Henka Van Limpta w miejscowości Reusser. Tam właśnie koleżanka Ola, która tutaj jest z tyłu, tłumaczyła nam. Byliśmy tutaj też jeszcze z kolegą Maćkiem Buzikiem i wtedy zajmowaliśmy się zaprezentowaniem tej hodowli, jak również hodowli braci Bodmas. Na razie dziękujemy, a zachęcamy tutaj kolegów do korzystania z produktów tej firmy. I jak już rozmawialiśmy o gołębiach, to teraz przy okazji poprosimy kolegę Maćka Wodzika, żeby nam pokazał gołębia, który tutaj zobaczmy, o, jest jego karta, tu jest ten gołąb, a więcej o nim nam powie kolega Maciek. Proszę bardzo. Jest to czysty Jansen z gołębi Jansen Deklak. Kolegę prosilibyśmy, żeby do nas pół gołębia pochodzi z gołębi od Henka Van Limpta. Która połowa, prawa czy lewa? No ta z białą stroną, tam z białym piórem. A ta druga połowa pochodzi od gołębi Andre Rothoffa. Samiczka zajęła drugie miejsce w sporcie, pierwsze w budowie. No, wystawiłem ją w C klasie, myślałem, że będzie lepiej. W maratonie zdecydowanie by była najlepsza w okręgu, bo ma no, dużo lepszy koszyk niż pierwszego. Ma nagrodę w końcu na wystawie? Ogólnookręgowej? Drugą i pierwszą nagrodę, tak? Dobrze. A jaki ma numer? Z którego roku to jest gołąb? 2011 widzę 262 samiczka, widzimy taka zakrapiana na sprzedaż. Tak. Dobrze, to powiedzmy jeszcze, jaka cena będzie wyjściowa, czy jeszcze nie ustaliliście? Nie, ale myślę, że no, za takiego gołębia ona naprawdę leci. Jej matka była też w reprezentacji. 150 zł. No. Tak będzie. No. Muszę powiedzieć, że gołębie, które u Ciebie ostatnio wystawialiśmy, te młode, zostały trzy niezlicytowane. I jeden z tych trzech gołębi niezlicytowanych jest u mnie najlepszym gołębiem. Jest u mnie najlepszym gołębiem w tej chwili w gołębniku i mógłby tu być najlepszym gołębiem w reprezentacji okręgu tęskiego. A po prostu nikt go nawet za 100 zł nie kupił. A to tak się zdarza niekiedy? No. Czyli koledzy zachęta, żeby jednak brać szczególną uwagę, zwracać na takie gołębie. Koledze Maćkowi gratulujemy, życzymy sukcesu, bo ten gołąb będzie reprezentował dalej okręg gdański na wystawie ogólnopolskiej. Także dziękujemy i zachęcamy kolegów do wzięcia udziału w licytacji między innymi tego gołębia. I w dalszym ciągu, będąc na targach, odwiedzamy stoiska. Tym razem jesteśmy przy stoisku firmy. Widzimy, zobaczmy tutaj na banerze system AMC SK. Tutaj na pierwszym planie mamy dwie panie, które pracują w tej firmie. No i oczywiście szefa i właściciela mózg tej firmy, pana Cezarego. Więcej może o tym systemie. Od jak dawna jest to system na rynku polskim istniejący, dopuszczony do używania w systemie PZHGP. Powie nam pan Czarek, proszę bardzo. Witam państwa. Dziwnie troszeczkę do kamery się mówi, ale system jest na rynku od 2008 roku. Jesteśmy producentem polskim. Całkowicie nasza własna konstrukcja. Może przejdziemy na stanowisko, ja pokażę. Pokażemy ten system od razu. Zegar wygląda w ten sposób. Zegar, czyli element centralny systemu. Tu mamy jedną z anten. Jest to antena ośmiopolowa. Taka największa właściwie antena, którą produkujemy. Przy tego rodzaju produkujemy w sumie 9 typów anten. Przy tego typu antenie tutaj chodzi o to, że są tak jakby, jak człowiek tłumaczy, tu jest jedno pole, 4 anteny i 4 tutaj. Czyli jest pewność wejścia i odbicia gołębia. Tutaj mamy taką antenkę demonstracyjną. Tak jest, wersja pokazowa. Ja może podłączę tutaj. To jest antena dwupolowa, widzimy tych anten, tak jak pan Czarek wspomniał, tak. 9 rodzajów, antenie, tak? W tej antenie akurat jest to specjalnie tak pokazane, żeby na targach można było sobie pooglądać, jak to funkcjonuje, jak to rejestruje, że mamy te odbicia z każdej strony, nie ma martwego pola właściwie. Antena ma taką unikatową funkcję, nazywa się to inteligentna antena, to jest całkowicie nasza konstrukcja. Jest to zrobione w ten sposób, że każda antena ma swoją pamięć. Pamięć w tej antenie zapewnia to, że nawet jak odłączymy sobie zegar, ja może teraz pokażę, jak to wygląda. Jeśli odłączymy zegar, cały system antenowy, może tych anten być więcej, jest podłączony i te anteny w momencie, kiedy przychodzą gołębie, antena rejestruje. I w momencie, kiedy hodowca przychodzi, włącza sobie zegar. Zegar w dalszym ciągu następuje to konstatowanie i antena nam się zarejestruje.
I teraz te wyniki z systemu zaczynają nam schodzić po prostu. Także to wszystko działa tak automatycznie. Powiedzmy tylko jeszcze raz, nadmieńmy to, że ten system, bo żeby nie mieli koledzy wątpliwości, jest dopuszczony do stosowania w PZGP. Tak, od 2008 roku. Ilu użytkowników w tego systemu? W tej chwili mamy około 2000 użytkowników w całej Polsce. Pomału się staje ten system też coraz bardziej popularny. No, powiem, chyba podoba się właśnie przede wszystkim to, że jest to prosty system w obsłudze. Antena matka też jest taka wersja kieszonkowa, nie ma potrzeby, żeby była większa. Także zobaczmy, może spełnia funkcję. Mamy port równoległy. Dokładnie taki sam jak na przykład Bricon, Unicon, Benzing, TPS. Tauris ma inaczej i Mega System jeszcze tutaj też pasuje, taka sama drukarka. Zegar satelitarny dokładnie pasuje z Visiona. To jest zegar firmy HKW, czyli taki jak stosowany w Benzingu i Taurisie. Natomiast my swój zegar satelitarny mamy w produkcji AMCSK. Jest to zegar satelitarny rzeczywiście, czyli nie na DCF-ie, tylko na GPS-ie, tak. W oparciu o nawigację, powiedzmy bardziej. Jeszcze powiedzmy kolegom, o co chodzi z tym GPS-em i DCF-em. Można sobie tym zegarem zmierzyć pozycję gołębnika również. Tak. Natomiast chodzi o to, że szybkość pobierania danych z zegara czasu rzeczywistego jest znacznie większa przy użyciu GPS-a w stosunku do tego zegara zwykłego radiowego. On się synchronizuje ze stacji naziemnej. Tak, ze stacji naziemnej z Frankfurtu, tak naprawdę to nie jest zegar satelitarny, tak. Tylko radiowy. Tylko jeszcze jedną rzecz powiem, że to się wiąże, są rejony w Polsce, gdzie sygnał ten radiowy jest dość słaby i się często zdarza, że tak, im bardziej na wschód, tym słabiej. Im bardziej na wschód, tym gorzej. Natomiast ten ma zawsze około 160 km do źródła, czyli do satelity. Najbliższego jest to, około 160. Jest po prostu. Tak jest, nad nami. I wtedy, jak się nazywa, mamy. Także to jest. Poza tym ten zegar my dostosowujemy za pomocą. Nie ma tak jak ten zegar standardowego kabla, tylko my ten kabel dopinamy w zależności od tego, jaki system stosujemy. Może to być do Bricona, do Unicona, do Taurisa, do Mega Systemu. Po prostu inny kabel tylko dostosowujemy, a zegar jest cały czas ten sam. Zegar ma oczywiście też możliwość podłączenia do ładowarki, bo ma zasilanie akumulatorowe. Czyli można sobie go ładować, ma podświetlenie, także wszystko ładnie w nocy widać. Także to jest takie nasze najnowsze produkt właściwie. On widać, teraz się ładuje i można go sobie stosować. On jest niesynchronizowany, bo jesteśmy tutaj na hali, więc trzeba by wyjść na zewnątrz, żeby on sobie złapał czas, ale łapie czas około minutę. Także tutaj jeszcze powiedzmy przy tym tutaj, co koledzy, jest istotne. Tutaj jest system, kiedy w Polsce jest producent tego systemu, że tak powiem autor, jest bardzo łatwo z serwisem. Jak on u Was wygląda? No, serwis mamy błyskawiczny. No, przy takiej ilości, my mamy gdzieś wypuszczone na rynek około 2,5 do 4 tysięcy urządzeń różnego rodzaju. Generalnie jest tak, że serwis realizowany jest po zgłoszeniu klienta naszym kurierem. W trybie właściwie błyskawicznym, jeśli jest taka potrzeba, my ściągamy w poniedziałek, we wtorek sprzęt, w piątek już z powrotem u klienta jest. Czyli nie ma problemu, że nastąpi jakaś obsuwka w lotach? No nie, raczej, znaczy jak już ten jeden lot się coś wydarzy klientowi, to zazwyczaj na drugi lot już jest wszystko w porządku. Nie ma problemu, także z wysyłaniem za granicę, my, nie, my wszystko robimy na miejscu, wszystko rejestrujemy, także jeśli chodzi o serwis, mamy własnych serwisantów. Najszybciej jest właśnie realizować te kuriery. W Czeladzi to się mieści. Tak, niedaleko Katowic. Serwis i firma, siedziba firmy. Jeszcze pokażmy obrączki może, jakie używacie w systemie i to, co właśnie najbardziej kolegów hodowców interesuje, cena tych obrączek, bo jest bardzo konkurencyjna. Znaczy, jeśli chodzi o obrączki, w tej chwili produkujemy obrączki w wielu różnych kolorach. Ja tutaj mam jeszcze jakieś obrączki takie testowe, w różnych barwach. Szare, czarne, zielone, czerwone, niebieskie, właściwie dowolny kolor można sobie zamówić. Niektórzy hodowcy sobie drużyny oznaczają różnymi kolorami, żeby już nie nakładać tych znaczników, to zakupują odpowiednie kolory obrączek. Natomiast w tej chwili produkujemy obrączki typu A1, są to obrączki typu Hightech S, czyli takie jak wszystkie firmy, które stosują. Zgodność ze wszystkimi normami, zmienna dynamiczna, oczywiście zabezpieczenia pełne. Dodatkowo nasz system ma jeszcze zabezpieczenie związane z kodem PIN,
To znaczy polega to na tym, że obrączka raz użyta na danym zegarze nie może być bez wiedzy i zgody właściciela użyta na innym zegarze. Rozumiem, czyli przed kradzieżami się. Przed kradzieżami, tak. Po prostu obrączka ma wprogramowany kod PIN i ona tylko na zegarze, który posiada taki sam kod PIN, będzie działać. Hodowca oczywiście może przekazać taką obrączkę innemu koledze po uprzednim wyrejestrowaniu z własnego zegara. Tak. Teraz cena jakich tych obrączek wynosi? W tej chwili mamy po 5,70. Tutaj cena targowa jest tak, 5,70, normalnie mamy 5,80. Wszystko zależy oczywiście od ceny dolara aktualnej, bo pewne komponenty sprowadzamy z zagranicy również. Natomiast staramy się utrzymywać tą niską cenę obrączek ze względu na to, że chcemy, żeby ten system był atrakcyjny dla naszych klientów. Oprócz tego produkujemy jeszcze dwa różne typy dla systemów, które są jeszcze na rynku. O obrączkach mówię. Tak jest. Rozumiem. Czyli u Was się można zaopatrzyć wszystko od A do Z. Dokładnie. Tutaj w Polsce, tak jak nadmieniliśmy, to jest ważne, znajduje się serwis i to prawdziwy serwis, bez wysyłania za granicę tych zegarów. Tutaj u kolegi Czarka można sobie te wszystkie informacje, że tak powiem, zaczerpnąć. Też u pracowników, którzy tam panie właśnie siedzą, zobaczmy. Teraz mamy troszeczkę więcej czasu, to mogą tam porozmawiać. Natomiast tutaj teraz po południu już jest troszeczkę mniej ludzi, także my możemy tutaj właśnie z kolegą Czarkiem porozmawiać. Podajmy jeszcze adres strony internetowej, na której mogą się koledzy zapoznać z ceną. amcsk.pl, tutaj się pisze. Pokażmy go. Może tutaj się da. Też umieścimy u nas link do tej strony. O. AMCS.pl. Czy coś kolega jeszcze ma do dodania? Właściwie zapraszam do nas na żywo, można sobie wszystko podotykać, pooglądać. Tutaj wszystko mamy, dużo sprzętu pokazowego, także teraz na targach. Nie wszystko w Kielcach po gablotkach. Jeszcze będziecie, tak? Będziemy tu na targach w Kielcach, w Sosnowcu, także zapraszamy serdecznie na nasze stoiska. Także my tam też kolegę odwiedzimy, a zapraszamy w tym czasie do wchodzenia na stronę internetową i zapoznania się z cenami. A wiem, że one są bardzo atrakcyjne. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia. I kolejnym naszym rozmówcą na targach w Gdańsku jest kolega Artur Pawelec, którego znamy z wielu filmów, które kręciliśmy u niego w hodowli, w firmie. A dzisiaj mamy tutaj, zobaczmy koledzy, stoisko, na którym Artur prezentuje gołębie, oferuje je kolegom, którzy tutaj przyszli. Tak one wyglądają, jest duża ilość. Teraz już mamy godzinę, popatrzę na zegarek, trzecią. Czyli już od rana, kiedy kolega rozpoczął handlowanie, to na pewno ileś sprzedał już, tak? Tak, tak. Witam serdecznie kolegów hodowców. Tak jak tutaj Krzysztof wspomina, jesteśmy tutaj na targach gołębi pocztowych i wystawie okręgu Gdańsk w Gdańsku. No cóż bym chciał powiedzieć, podsumowując wystawę. No wystawa, jak co roku, no jest też grono hodowców, które tutaj cały czas przyjeżdża. Dość, no można powiedzieć, jeżeli chodzi o samą wystawę, no to tych hodowców tutaj dzisiaj było, kupujących może trochę mniej, ale w moim przypadku ja nie narzekam, jak co roku jestem tutaj od chyba 4 lat. Gąbki się dobrze sprzedają, to prawda, idzie dużo gołębi właśnie takich późnych, młodych. Po prostu przychodzą hodowcy, ci co już nabywali w tamtym roku gołębie, którym gąbki się sprawdziły. No tyle bym chciał powiedzieć, no nie jest źle, jest dobrze. Nie, tutaj widzimy w klatkach są te gołębie teraz w prawie każdej, czyli te co sprzedałeś, to po prostu na bieżąco uzupełniasz? Tak, tak, no te gąbki, które sprzedaję, to na bieżąco uzupełniam, ale przeważnie to są gołębie późne, młode, z tych właśnie gołębi belgijskich, holenderskich. Tak jak właśnie mówiłem wcześniej, te gołębie dość się sprawdzają tutaj. Dużo hodowców przychodzi po raz drugi i zakupuje, cały czas dokupują tego gołębia. A o jakie gołębie najwięcej pytają? Jakie zainteresowanie mają? Duże zainteresowanie z gołębiami właśnie Aircampa, z walnunów. Tymi szpakami? Szpakami, no szpakami właśnie walnun, gołębie Ardeny na daleki dystans. Te gołębie właśnie tutaj dominują przeważnie. Oprócz tutaj stoiska z gołębiami, masz tutaj też obok, zobaczmy, tak stoisko z artykułami, które oferuje twoja firma. Tutaj pani Małgorzata Pawelec może nam więcej powie, bo ona na tym stoisku tutaj urzęduje. Duże zainteresowanie jest hodowców tymi produktami? Co jest? Jest duże. Widzimy panią tutaj Gosię, poznaliśmy w Nitrze, a dzisiaj widzimy, jest taka mniej rozmowna, ale też tu spotykamy kolegę Jerzego Szczęśniaka z Koszalina. Co kolego, jak tam fajnie wystawa? Podoba się? Wystawa bardzo dobra, bardzo dużo gołębi. Widzę duże zainteresowanie u tu Artura Pawelca. A co ja bym tutaj właśnie chciał nadmienić właśnie z kolegą Jurkiem, tu się znamy kilka lat, też zakupował ode mnie gołębie. Nie wiem, Jurek się tam wypowiedział o tych gołębiach. Jestem bardzo zadowolony, bo gołębie są naprawdę dobre. Na pewno bym polecił, żeby gołębie kupowali od kolegi, bo... A produkty? Bo tutaj też widzę stoisko z produktami. Ja z Arturem współpracuję już 5 lat i... Znasz te produkty? Produkty znam, nie będę mówił dokładnie jakie, ale... Tajemnica handlowa. Artur mi polecił i cały czas bazujemy na tych produktach.
różnych. Pokażmy, tak wygląda stoisko. Tutaj na stoisku też jeszcze mamy panią Edytę Karbownik i panią Patrycję. Uciekają tutaj, ale zobaczmy, tak to wygląda stoisko. Czy w stosunku do lat poprzednich jest więcej osób według Ciebie tutaj, czy mniej? To znaczy, więc ja bym tak podsumował, że no jest tyle samo, co w tamtym roku gdzieś. Tak. Nie ma żadnej wielkiej ilości, ale też nie można narzekać oczywiście, na frekwencję. Nie ma tragedii, frekwencja jest taka jak w tamtym roku, także no wiadomo, jest to wystawa okręgowa, nie jest to wystawa ogólnopolska. Pytanie mam jeszcze teraz, za tydzień jest wystawa w Kielcach, czy tam Waszą firmę też będzie można zastać? Tak, oczywiście też tam będziemy, bo jeździmy po prostu po takich imprezach, bo hodowcy zawsze do mnie dzwonią i proszą, żebym przyjechał na takie wystawy, więc... No, z tego też względu właśnie jeżdżę. A tutaj, jeżeli chodzi o produkty, wracając do nich pytania, co się cieszy największym zainteresowaniem u Ciebie? Znaczy wiesz, to no dużo sprzedajemy tych produktów Dewerda, Belkina Dewerd. Aha. Znaczy wiesz, hodowcy dużo przychodzą, nawet tu dzisiaj z Koszalina też hodowcy kupywali, bo no tak jak oni sami chcą. Konkurencja Jerzego, tak? No, konkurencja Jerzego, ja im tu trochę doradzę, no i mówią, że chcą właśnie, naciskają na to, że oni są oryginalne produkty, nie chcą po prostu jakiś podrobiony. Tak jest, a wiedzą, że właśnie ja tutaj sprzedaję przedstawiciel, to oczywiście. U Ciebie na pewno można kupić je oryginalne. Oczywiście tak. Także na razie dziękujemy, a na kolejnych targach, kiedy będziemy gościć, też na pewno spotkamy kolegę Artura, no i oczywiście panią Gosię. Dziękuję. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot. I na zakończenie naszej relacji z targu w Gdańsku spotykamy kolegę Michała Tarkowskiego, który tutaj nam zakomunikował, że lotując wspólnie z spółce Tarkowski Lato Polski, mają też tutaj 4 gołębie w reprezentacji okręgu Gdańsk, na wystawie tutaj w Gdańsku. Proszę bardzo, powiedzmy nam więcej, w jakich kategoriach macie te gołębie? Znaczy nie, to trzeba sprostować. Tutaj kolega Lato Polski leciał z kolegą Grzonkowskim i kolega Grzonkowski się już wycofał. I Ty przyjąłeś to, w to miejsce wszedłeś. No dokładnie, no razem będziemy lecieć od przyszłego sezonu, w tym sezonie już tam 20 moich gołąbków na młode leciało u Krzyśka. Jeszcze powiedz, w jakim oddziale lotujesz? Oddział Kwidzyn, 0324. Dokładnie. No to jest na przykład mój oryginalny gołąb, który leciał u Krzyśka, nie? I u Edka. Czyli to jest gołąb z 2013 roku. Tak? Trzecią nagrodę to jest dobra, tak? To jest mój oryginał lotowany przez Krzyśka i tak. Edka Grzonkowskiego. Rozumiem. Tu jest oryginał ich już, nie? Ich hodowli. Tak. Druga nagroda w F. Widzimy. Na młode. O. Taki niebieski gołąb, pstry, samiczka, samiec. To jest samiec, to jest samiczka. Samiczka. I jeszcze gdzie masz gołębie tutaj? Z drugiej strony, tu przejdziemy. Z tym, że mówię, to było lotowane przez nich, nie? Z ich tandemu, a część młodych już była przeniesiona. O, tutaj jest. Widzimy kolejnego gołębia. Pierwszą nagrodę, w jakiej kategorii? M. Tak. I z wyglądu jest... Samiczka niebieska. Samiczka, tak. Widzimy. Czyli za standard i za sport. Tak, a tutaj w kategorii D. No, to też z dwóch lat, też pierwsze miejsce. Pięć, wszystko, świetna samica. Też samiczka. Ona jako młoda była drugą najlepszą lotniczką oddziału. Jako roczniaczka była najlepszą roczniaczką oddziału, najlepszym gołębiem w kategorii B. W tym roku jest najlepszym lotnikiem oddziału. No i najlepszym lotnikiem w kategorii D w okręgu Gdańsk. Czyli tak, ona również jest w maratonie wysoko, w GMP. GMP jest najlepszym naszym gołębiem. Tego nie się. Tylko to mówię, to są wszystko gołębie, które były lotowane Grzonkowski Lato Polski. Tak. Ten jeden młody to jest mój, oryginalny, który leciał u Krzyśka. I jeszcze jeden z moich hodowli jest w młodych wyczyn. Rozumiem. Pokażę. Też trzecie miejsce ma. Tak, zobaczmy go zaraz. To można to. Widzimy pomału, tutaj hala pustoszeje, też popatrzmy koledzy, wszyscy już pomału zakańczają wizytę tutaj. No zaraz, gdzie on tam był? No teraz szukamy tego gołębia kolegi Michała. No tak, teraz to szuka. Lotowany u niego, przez niego. Tak. Widzimy pomalutku. Zaraz go gdzieś odszukamy. Nie, tu można jeszcze zobaczyć samiczkę z jednego roku, trzecia nagroda w maratonie. Też Grzonkowski Lato Polski spółka. Chodząc tak tutaj pomiędzy gołębiami, tam patrzyłem, są nazwiska hodowców wielu znanych. Jest Zdzisława Lademana, Piotr Rąb tutaj z okręgu, Mariana Wieczorka, to pokazywaliśmy kolego. O, tu masz. Ja mam na telefonie. Tu masz jeszcze, To jest G. W G kategoria. Nie było nagród. Tak, to był w standardzie ma bardzo ładnie. 92,50. Tyle co ten. Piotr Rąb. Trzeba było jednego wybrać, nie? Aha. I sędzia zdecydował, że ten jednak jest lepszy. Lepszy, dobrze. On miał bardzo fajne,
On ma bardzo fajny, on jest najlepszym samcem rocznym u nas w oddziele, nie? Mhm. Z trzech lotów miał 10, 4, 2, fajnie siadał. Jak nie znajdziemy tamtego gołębia, ja zaraz... Ja mam gdzieś zapisane. Później jak się odzywa, który będziemy... numer klatki, tak. Ma. Zaraz powiem. Zaraz zobaczymy, kolega tutaj korzysta no tak, z pomocy. 11 gołębi wystawiliśmy, każdy w innej ten. Klatce. No. Tutaj też widzimy, tak wyglądają stoiska inne. Tutaj pomalutku się, że tak powiem, wszystko na wystawy już zbija. 294, to tutaj jest. Tutaj, już było. To jest ten gołąbek, nie? O, widzimy, gołąb zdobył trzecią nagrodę. Trzecią nagrodę w wyczynie. Samiec 5057, numer końcowy. Dokładnie. Te 5 tysięcy to były moje gołąbki, sekcja sedlinki, a 35 tysięcy, 3500 to były właśnie Grzonkowski Latopolski, nie? Kolega, tu jest kolega. Tutaj mamy kolegę właśnie z tej spółki, tak? Tak. To jest Latopolski. Wspólnie widzimy, lotujecie Krzysztof i Michał. Tu było nazwisko Grzonkowski Latopolski, teraz będzie... Została zmiana trochę. Tak, delikatna zmiana. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Dobrze. Tutaj no kolega nam zaprezentował. Na razie kończymy. Dziękujemy bardzo i tak zobaczmy jeszcze ostatni raz, jak wygląda pod wieczór już hala, gdzie się odbywały targi w Gdańsku.